Dobra, okej, okay, rozpoczynam nagrywanie. Przepraszam was, YouTube, ale coś miałem jakieś problemy na łączu i mi wywaliło streama i w ogóle wszystko mi waliło, dlatego zaczynamy od tego momentu, gdzie skończyliśmy. Ktoś mi powiedział, Nexos, weź se kuszę i strzelce gdzieś tutaj. Tak se wlazłem do tej komnaty, wziąłem kuszę, strzeliłem, zamknęły się bramy i zajebał mnie ten. Więc teraz to trzeba zrobić w ten sposób, widzicie? Tu kliknąć, strzelić. Tu się otworzą kolce zaraz. O, o kurde, ale one wysokie. To przez dupę to koniec świata. Coś się otworzyło, któreś drzwi. Chyba te tutaj, nie? Co za dźwięk otwierania się? What the fuck? Co to jest? Co to jest za dźwięk? Dobra, okej. A to się otworzyło. No czekajcie, musimy otworzyć, odpalić sobie tutaj pochodnie. Kurde, aha. Dobra, okej, otworzyłem coś. O, moje oczy. Dobra, dwa wejścia jakieś otworzyłem. O, moje oczy. Okej, żyję. Żyję, okej. Trzymaj się ciasto, oj, dzięki, że wpadłaś. Can I mod your... O kurde! O, ja jadę do góry! Coś tam Izdi pisał, ale nie zdążyłem doczytać, kurde. Kurde, what? Izdi jak zwykle jakieś swoje... Dobra, zapiszemy sobie. 76. Teraz, nadepnę sobie na ten guzik. No, no albo nie. Dobra, i teraz jakie jest hasło do drzwi? Nie wiem, co do chuja jest. Nie wiem, które mam po kolei klikać, czy co? Spróbujmy. Okej, jest i demon. Zabiłem. A to pewnie o to chodzi, żeby pozabijać te demony. Znowu. Po raz kolejny. Dobra. Ja muszę sobie zrobić taki licznik widzów, wiecie? Na tym. Licznik widzów na streamie będzie widać, ile jest. To był bardzo dobry pomysł. Dobra, uwaga. Bo ja teraz nie mam czatu, nie mam tego, nie widzę. No znaczy czat niby mam jakiś taki prowizoryczny. Dobra, coś przełącznikowałem. I co teraz? Ej, ja se mogę tak farmić expa, kurde. A, tak mi się nieśmiertelny... To jest farma expa, kurde, ej. Dobra, bo to trzeba w odpowiedniej kolejności zrobić. Okej. Welcome to farma expa. Naprawdę to jest pewnie... Na 100% to jest jakaś farma expa. Znaczy ktoś zrobił z tego przynajmniej farmę expa jakąś. Który to rozdział? Tak, to jest rozdział 5. Dobra. Dobra. Powiedzmy ten teraz.
I teraz ten. To w takiej kolejności trzeba zrobić. Dobra, udało mi się. Tu, ale kamera, o kurde, nice. Jaki camera panning, kurde, i pokazuje. A teraz będziemy musieli się bić z tymi, kurde, ludźmi z bractwa, debilami jednymi. Za przeproszeniem. Respią się w nieskończoność niby. No jak będziesz błędnie robił, to teoretycznie będą się w nieskończoność robić. Czyli Pharma Expo, mogłem sobie wbić tak level. Ale ze mnie głupi koleś. Napisz. 70... 7. Cały czas ten. To ile tam widzów jest? Musicie mi raportować, bo ja lubię sobie sprawdzać i patrzeć. Bo było nas prawie, że 800! Tu jest ork! No nie, no... Fanatyczny strażnik mnie zajebał. Nie widziałem, że on tam stał, więc... 708, o to zajebiście, nie no... O, no to super, to znaczy, że mamy tutaj wiernych, dobrych widzów, którzy... lubią Gothica, albo lubią mnie. Patrzcie... O, kombimek no. Trzeba uważać tylko tych, no, tych strażników fanatycznych. Zapiszmy sobie. Teraz skuszy se pociśniemy, patrzcie. Swoją drogą chciałem się zapytać, to jeszcze chyba koniec gry nie jest, nie? To chyba ten koleś tutaj. Dobra, skuszy. Widzicie? Kusza się przydaje. Lubię Minecrafta. Patrzcie, no ktoś mi powiedział, nie, nie kupuj kuszy, nie rób kuszy, stary. Będziesz noobem, będziesz najgorszy. Wow, wow. To było... Otarłem się o śmierć! Pirokineza? Pirokineza. Kurwa, co to ma być? Jakieś runy śmieszne. Dobra, ja run nie potrzebuję, potrzebuję potionów, kurde, moich. Patrz na ta... na czat. Zbroję weź. Jaką mam zbroję wziąć? Jak chcę iść po Urziela, ale jakiego? Gdzie? Uczaczacza powrócił. Wróć się tam, gdzie skakałeś, do góry. Ale gdzie mam wrócić tam, gdzie skakałem do góry? Gdzie dokładnie? Idź po Urziela, nupcze. Dobra, okej, okay, czekaj, no to gdzie mam skakać? A, tu! Tak, tu? Tu mam iść? Tu mam skoczyć? O. Idź po Urziela, nupcze. Dziękuję. Nupcze, co to za pojęcie w ogóle, nupcze? Tutaj? Jeszcze nie może wziąć zbroi. No nie mogę jeszcze chyba wziąć zbroi. Jak on dupą broni? Co za ten? A, czyli źle gadają, tak? Ale tędy mogłem też w sumie przejść. A, bo to jest to przejście tu, dobra, okej. Okay. To jest to łatwe przejście tutaj. W świątyni na początku będzie Urziel, zbroja jest w starej wieży Xardasa. Okej, okay, teraz to już jestem zagmatwany, powiem wam. Teraz jestem zagmatwany, bo nie wiem co mam teraz zrobić. Nexus nupcze. Okej. Okay.
Co teraz? Teraz jestem zakręcony, bo nie wiem, co mam zrobić. Co mam robić? Co za nuby! Jeb! Rozprostuję ci trochę brzusio. Boli brzuszek? O, jak cię boli brzuszek! Chodź, pomasuję! Dobra. Pomasowany brzuszek. Nie, powiem wam, że nie wierzę wam w te jakieś urzjele i inne, jakieś kurde inne rzeczy. Idź po urzjela. O mój Boże, tam skaczące kolce tam są. Tam są skaczące kolce! Zaczyna się robić ciekawie. Jak są... Okay. Dobra. Mogę iść przez kolce, albo mogę nie iść przez kolce. Wybieram nie iść przez kolce. Idę tędy. Nie wiem, co tu będzie. A wiecie co? To wygląda, jakby był dalej... O! A ten co? Czemu nie do mnie biegnął? Po chuj biegniesz, panie. No i co? Dostaniesz pierdol. Zakręciłem się jak tampon w... Mhm. Reklamy! Pora na reklamy? Okej, okay, dobra, to czekamy. Ja nie wiem, dlaczego tak ten... Nie wiem teraz, gdzie mam iść w ogóle. Spokojnie, spokojnie. Poczekamy na reklamowiczów naszych kochanych. Pamiętajcie, że ci, co mają reklamy, są najlepsi. Jak nie masz reklam, znaczy, że jesteś słaby. Magią, ognie, pociskami, bronią, o, list. Już po reklamie, okej, okay, dobra. W takim razie chyba widzieliście, jak lutuje ten. To jest bonus punktów życia, punktów siły. To jest plus 5 do siły. Czyli teoretycznie teraz będę miał 95 siły. Aha, czyli będę mógł się nauczyć siły, a później założyć dopiero pierścień. Aha, okej, okay, dobra, to może się... Będę miał 105 siły. Dobra. Jak to nie czytam? Hovolololo. Czytam twoją wypowiedź właśnie w tym momencie. Dobra, teraz jest ciekawie, zapisz grę. Co mam, przejść przez żywe kolce i nieśmiertelne, umierające? Hop. Dobra, to działam. Iść najpierw tutaj. Nie! Lawa! Ho! Ho! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. O. Dobra, to najpierw mam tu iść, czy tam, gdzie było tak niebiesko? Jak myślicie? Nie będziesz mógł walczyć Urzielem, bo jesteś magiem wody. Będziesz musiał walczyć z runą z tego miecza. Serio? Nie będziesz mógł walczyć Urzielem, bo jesteś magiem wody. Będziesz musiał walczyć runą z tego... O, zajebiście. Dobra, jesteś obok Urziela. Aha. Zwykle obok tego. Dobra, tutaj, tu idź. A tamto drugie to co to jest? Ja bym wolał, ja nie stracę, bo ja nie chcę stracić. Ja nie wiem, którędy ja mam dokładnie iść. Kurwa, wszystko blokujące orki. Wkurza mnie to blokowanie u nich. Wuja mnie robią? Kurde, teraz to znowu czatowi eksperci będą zaraz. Dobra, potiona na siłę sobie zostawię. Okej, okay, idziemy tędy. Dobra, będę miał wybór. No dobra, okej, okay, dziękuję. Dziękuję moich czatowych ekspertów prawdziwych. Dziękuję im. Gdzie teraz mamy iść? Tu jest jakiś demon. Czuję się, jakby to był ostatni akt w tej grze, wiecie? Ale wydaje mi się, że chyba jest jeszcze jeden, nie? O.
Dobra. Aha, dobra, czy mogę sobie wybrać Uxardasa? Dobra, to o to mi chodziło, o to mi chodziło. To jest właśnie to, czego ja potrzebowałem, tej informacji, czy on jest tam, czy tu, czy whatever. Dobra, spokojnie, dam radę, myślę. Okej, tu coś jeszcze pewnie będzie. Co to było tam było? Dobra, demony, myślałem, że jakieś zombie. Kici, kici, skurczysyny, ha? Co, nie możesz przejść? Za gruby jesteś, kurwa. Wyglądasz jak kebab. Wyglądają jak takie rolujące się kebaby, nie? Ała. Ała, ty kebabie jeden! Na kija z tobą. Porobione. Rozdziałów jest 6, no to dobra, dobra. Dobra, to dobrze, im bliżej końca, tym lepiej, bo powiem wam, że już mam też chrapkę na tą trójkę gotikę. Dobra, i co teraz jeszcze? I co teraz? Zrobiłem dwa przełączniki i nic. A dobra, tu jest jeszcze, okej. Nie, nie, nie mam nic do kebabów, nie. Pokaż nam GTA 5 na PC. Pokażę wam GTA 5 na PC. Mam nadzieję, że będziecie, bo GTA na PC będzie 14. 14 będziemy już grali. Będzie premiera jest dopiero 14. Już można wstępnie pobrać jakby. A grać można dopiero ten. No co? Tylko jeden demon? Easy. O, znowu kamera! Ho, ho, ho! Robi się poważnie! Kamera się obraca. Czekajcie, wiecie co? Ja będę wiedział, ile jest widzów w momencie, gdy sobie wezmę mój Twitch tutaj odpalę. A nie, nie mogę Twitcha tutaj odpalić. Dobra. Chciałem mieć licznik widzów cały czas. Ja lubię patrzeć tak, jak przybywa, bo wtedy wiem, kiedy mam być smutny, a kiedy mam być wesoły. Gothic 2 jest o wiele lepszy. Gothica 2, Noc Kruka, w tej formie, dokładnie takiej samej formie jak to, znajdziecie na YouTubie, na moim kanale, który nazywa się Nexus Live. Tam jest 50 chyba 8 odcinków, coś koło tego, 55-58 odcinków z Gothica 2, Noc Kruka. Naprawdę dużo zabawy, fajne, zajebiste tam. Stamtąd też dużo memów jest, taki jak idź pogorna. Idź pogorna i te sprawy. Oh. 700, okej, dobra. Kurde, to każdy ma innych. Joink, joink, idziemy. Trzeba będzie zapisać, nie wiem co tu będzie. Wygląda niebezpiecznie. Okej, okay. Tu widzę, znowu jest jakiś szaman, kurde. 74. O kurwa, wiedziałem, mówię, przeskoczę nad tym. Kurwa, to mi daje chorą satysfakcję. No dobra, trzeba pomyśleć. Trzeba od boku wskoczyć, okej. Albo może i nie. Napisz. Twoja droga kończy się tutaj. Niech zczeźnie twa cielesna powłoka. Wolałbym nie, jeśli łaska. Coś mu się żarcik skończył. Gniew demonów. Okej. Co zamiesz?
przedziwny miecz. Podniosłem go. Tego miecza nie mogę używać? A ten miecz gdzie jest drugi? Przedziwny miecz, przepiękny miecz. Przedziwny, a tutaj pisze przepiękny. Ostrze zrobiono, zdobioną prastary, prastary, ostrze zdobią prastare runy. Może Xardas uda się odczytać je. Okej. Dobra, mamy. To jest Urziel. Dobra, mamy Urziela w takim razie. O kurwa! O, zapomniałem o tym! Dobra, żyję. Ale żyję, widzicie? Moje lead hacksy, skills, pro bills, kurde, udało mi się przetrwać. Idź do ostatniego z szamanów najpierw, tak, pójdziemy sobie. On się znajduje w tym niebieskim pomieszczeniu, nie? Ja pierdzielę! Ja tak mówię, wow! Dobra, żyję. Jaki farcik, oh damn. Nie, tak przeskoczyłem, bo tak biegnę sobie zadowolony, bo kurwa, mam Urziela, yeah. Gwałt, skakuję od wszystkiego. Napiszmy. Urny porozwa... O, jest, cześć! Co za kolesie? Czemu oni nie wyciągają broni? Biegną ze mną porozmawiać. Biegnę z tobą porozmawiać. Jadę z tobą porozmawiać. Okej, okay, co to za przedziwny labirynt? Uleczmy się. Ulecz mnie! Potrzebuję pomocy. Co tam, misiu? Widzisz wodę? Chcesz? To weź się. Działa? To weź się. Co? Co działa? No stream. No działa, no zaczęło mi działać. Tędy mogę nie przejść, okej. I co teraz? Czy ja muszę teraz biegać tędy? Ała. Dobra, pizłem w ziemię. Jak mówię, obym nie musiał biegać po tych kurde strukturach. Jeb, muszę. Hop. Ej, ja nie chcę! Co się dzieje? Nie! A to jest pewnie do zawołania windy. A, dobra. Okej. Czy to jest ostatni kapłan? Jak co źle idziesz? Tu jest woda. Okej, świecę niczym. Czy to pewnie będę musiał zanurkować? Albo i nie. Dobra, czekać chwilę. To jest jakiś przełącznik, ha? To jest pewnie do odsysania wody. O kurwa.
A gdzie to? Co to za miejsce? A, dobra, otworzyliśmy to przejście tutaj? A, dobra, to jest do otworzenia tego przejścia, do otwarcia. Okej, teraz będziemy musieli tylko to wrócić jakoś. Czy coś. No i tu jest coś otwarte. Boże, za dużo przełączników, za dużo tego wszystkiego. Ja mam 20 lat, nie słuchajcie się troli, kurde mać. No pierdolicie, że to mi mrówki zrzuciło, no serio? Ej, masz tu mrówkę. Baw się dobrze. No chodźcie, chodźcie, kici, kici. Ta sabotaż mi robi od góry. Dobra, zabita. Z tej strony jest. Teraz to zrobiłem. Pewnie to samo, to są dwa przełączniki od tego samego. Albo może i nie. Trochę demonów się tu napojawiało. Gorgon was troluje. Naprawdę, muszę wam dowód pokazać. Jestem rocznik 1995, mam tyle co Goniu. Goni też jest 95. Wygląda na 15, ale to dobrze, jak ja wyglądam na 15, ja się cieszę, wiecie? Za 30 lat będę wyglądał jak 20. Będzie gites, dobra. Do góry, panie, jak się nazywają ludzie, którzy ten, to nie są szoferzy. Człowiek od windy, do góry. A tutaj co jest? Kusi mnie, żeby jeszcze tam pójść, wiecie? No cóż, zapiszę. Tam pójść czy się wrócić? Chyba pójść tutaj może, co? Jolo, pójdziemy zaraz, najwyżej wrócę. No. Stonka. Magiczna stonka. O! Co to ma być? Co to ma być za miejsce? Gdzie ja idę? To ja idę źle chyba, nie? A to jest chyba źle. Dobra, wrócimy się. To będzie chyba wyjście, wiecie? Tak mi się wydaje. Boże, Albi, Jezus Maria, co to za ten? Czemu lutu nie zbieram? To i tak są ostatnie te są fazy gry. Ja mam bryłek tyle, że to masakra. Tak jak mówicie, no są ostatnie fazy gry. Ja mam no, prawie że 10 tysięcy bryłek i zapowiada się, że będę miał więcej, więc... Szczerze mówiąc, taki pełzaczek to tam mi dużo nie da. Wyjście jest tylko tam, skąd przyszedłeś. Aha. No dobra, to będę musiał jakoś wyjść. Dobra, teraz to musimy wrócić się tędy. Naprawdę muszę się tędy wracać? Napisz grę. 89. Boję się tej gry. Nie! O, ho! Holy fuck! Bezi, co to odpier... Alasz za przeproszeniem? A, nie podskoczę za tego... Jeb! Nura do wody, kurde. Znaczy do wody. A, chciałbym, żeby to woda była. To lawa tam na dole jest. Tak, Bezi, dobrze. Gratuluję, super. Nie no, poklaskać tylko. Łokciami. 90.
Superman, kurde, do lawy. Co tam? Pięść trolla. To jest pułapka pewnie. Ja znam. Ja to znam. To jest... Grałem, znaczy widziałem Indiana Jonesa. Ja wiem, na jakiej zasadzie to działa. To działa na takiej zasadzie. Uwaga. Muszę podejść tutaj. O. I teraz, patrzcie, i teraz rzucam na przykład... Nie. Rzucam to. A to podnoszę? Nie. Nie wyszło mi. Okej. Okay. Tym razem próbowałem to zrobić. Tym razem chciałem być sprytniejszy niż to wszystko. Naprawdę chciałem być sprytniejszy. Pięć trolla. O kurwa. Zajebiście wygląda. O Jezus Maria. O ty kurwa. Rzadziej śmierdzący. Ała. Masz dłuższy miecz, pedale. Ale ja tam dłuższy pierdol. Oh yeah. Sam się strollował. Ale ten aks wygląda zajebiście. Jest lżejszy niż to, co Gorn potrzebuje. Ograł to. Nazywa się pięść trolla w końcu, nie? To się nie nazywało tak bez powodu. Napisałem? Napiszę jeszcze raz. Chodź tu. Demonie nieczysty. Dwa demony? Ja takie rzeczy brałem. No i co teraz? Tu są jakieś coś tam śmierci, takie pułapki. Tu jest jeszcze demon. Coś na mnie łapę wyciągnęło. O, jest i ten. I ciach. O mój Boże, to wygląda bardzo niebezpiecznie i morderczo. No ale cóż. Ork staff. Przewidywalny Nexus zasejwował dokładnie w przed moment tego. O kurde, czekajcie, bo teraz odpaliłem kurde 10 tysięcy na 400 tysięcy. Dokładnie zasejwowałem przed tym bugiem. No to są, to jest gothic. No to jest gothic. Pamiętajcie, że to jest gothic. Czy ja używam jakichś patchów albo modów? Używam tylko border fix, żebym nie miał te takie ramki dookoła, bo tak w Windowsie 8 się dzieje. I może na innych systemach też. I używam FPS, FPS fixa, który naprawia mi to. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakiegoś ogólnego buga. Can't found code. Okej. No dobra. Coś mi nie wczytuje tego ork staffa jakiegoś. Jakieś tekstury nie wczytuje, wiecie? Bo i tak będzie. Co mam zrobić teraz, Werkl? Wycisz grę, bo będzie ci crashować. Może mam słabego kraka. Nie. Koniec gotika. Ponowne pytanie. O właśnie. Dobra, to tutaj nagranie koniec.